Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 97. odcinek Zarychty na Solo. Zbliżamy się coraz bardziej do setki, które mam nadzieję, że cały czas będziecie ze mną. W dzisiejszym odcinku trzy rzeczy, podsumowanie dwóch meczów z ostatniej nocy oraz informacje o zmianie trenera w Phoenix Suns. Ale może zacznijmy od wschodu. Detroit Pistons zakończyli już swój sezon. Dzisiaj przegrali po raz czwarty z Milwaukee Bucks, no i już mogą pakować się na wakacje. Wakacje nawet przyjemne, myślę, mogą być dla niektórych, bo Pistons wrócili po kilku latach do playoffów, bo kilku zawodników zanotowało wreszcie taki sezon, na który czekali, więc myślę, że mogą sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć: ok, niezła robota w tym sezonie, teraz czas pracować na kolejne rozgrywki. Natomiast Pistons tego meczu nie oddali bez walki. Po tym, jak dosyć sromotnie przegrywali wcześniej, zaczęli mecz od wysokiego prowadzenia, chyba nawet 20-8 było w pewnym momencie. Prowadzili jeszcze nawet na początku trzeciej kwarty, natomiast w pewnej chwili Bucks przejęli kontrolę nad tym meczem. Na przełomie trzeciej i czwartej kwarty zanotowali serię 22-3, no i później już było praktycznie po spotkaniu. Niezły mecz zanotował Reggie Jackson, głównie do przerwy co prawda, ale wciąż. Solidny był jak zwykle Andre Drummond, bohatersko grał Blake Griffin, ponownie na jednej nodze, natomiast znowu pokazał, że nawet na jednej nodze jest najlepszym zawodnikiem tej drużyny. Natomiast meczu nie dokończył, spadł za 6 fauli, a schodząc z boiska dostał owacje na stojąco, były okrzyki MVP, które trochę widać było po wyrazie twarzy, nie były w smak Griffinowi, bo po prostu przegrał i nie na tym mu zależy. Natomiast widać, że Griffin zyskał sobie sympatię, uwielbienie kibiców w Detroit i to na pewno da mu mocnego kopa na przyszłość. Jeśli chodzi o takie króciutkie bardzo podsumowanie sezonu Pistons, no to wydaje się, że kluczem do dobrej gry był po pierwsze nowy trener, który fajnie to wszystko poukładał i dobrze to wygląda na przyszłość. Kluczem było też zdrowie zawodników, bo Reggie Jackson nie opuścił żadnego meczu, Blake Griffin tylko 7, plus potem 2 w playoffach, Andre Drummond też niewiele. Urazy gdzieś tam łapały tych graczy, można powiedzieć, troszkę z dalszej rotacji, jak Ish Smith chociażby, czy gracze, nie wiem, pokroju Josa Calderona, więc gracze mniej istotni. Natomiast teraz przed Pistons ważne lato, mają dwóch wolnych agentów, ważnych, bardzo ważnych, bo jednym jest właśnie Ish Smith, czyli rezerwowy rozgrywający, a drugim jest przyjęty w trakcie sezonu z Miami Heat Wayne Ellington. No i tutaj tych dwóch graczy zdecydowanie powinni zatrzymać. Będą musieli troszkę się nagimnastykować, bo już mają 100-kilkanaście milionów dolarów pewnych na kolejny rok, więc tu zdecydowanie muszą coś pomyśleć. Może uda się zrzucić któryś spadający kontrakt za rok, takiego na przykład Johna Luera albo kogoś innego. Ważne też dla nich będzie na pewno draft. Mają swój wybór numer 15 w najbliższym naborze, więc mogą z tym wyborem kogoś wybrać. No i także dalsze rozwijanie tych młodych graczy, chociażby Kyrie Thomas czy Bruce Brown, którzy mieli swoje momenty w tym sezonie. Nie za dużo, ale trochę mieli. Na minus zdecydowanie rekord, który pobili. Mianowicie po tym 0-4 z Milwaukee mają w tej chwili serię 14 kolejnych porażek w playoffach. I trzy ostatnie serie, które grali w playoffach, przegrali do zera. Więc to zdecydowanie na minus. Ale tak jak powiedziałem, patrząc na to, gdzie Pistons byli rok i dwa lata temu, to naprawdę jest to progres i mogą myśleć dosyć optymistycznie o tym, co będzie dalej. Jeśli chodzi zaś o Bucks, no to oni wygrali pierwszą swoją serię w playoffach od 18 lat. Ostatni raz było to w 2001 roku. Wtedy doszli do finałów konferencji przegranych z Philadelphia 76ers. Wtedy w ich barwach grał Ray Allen, grał Sam Cassell, grał Glenn Robinson, także troszkę zamierzchłe już czasy, więc to na pewno dla nich super sprawa. Oczywiście do wygranej poprowadził ich Giannis, który po słabszym meczu numer 3 tym razem rzucił 41 punktów, co jest jego rekordem kariery w playoffach, z czego 16 w trzeciej kwarcie. No i to zdecydowanie przyczyniło się do tego, żeby wygrać ten mecz i mieć już spokojną głowę. Natomiast wiedzą już, z kim grają dalej, no bo Boston Celtics też wygrali swoją serię 4-0 z Indiana Pacers, no i będzie to rywalizacja powtórzona sprzed roku. Jak pamiętacie, rok temu skończyło się 4-3 dla Bostonu. Naprawdę to była fajna seria i liczę na to, że teraz też będzie bardzo, bardzo wyrównana. Myślę, że Eric Bledsoe po tym, jak rok temu został
Pokonany przez Terego Rozjera będzie chciał się na pewno odbić. No i ma zdecydowanie mocniejszy skład obok siebie, więc ma na to szansę. Jeśli chodzi zaś o zachód, przed szansą zakończenia pierwszej serii playoffów stali Houston Rockets, ale nie dali rady, gdyż Utah Jazz dzisiaj byli lepsi. No ale potrzebne było do tego sporo szczęścia, sporo też umiejętności, zmian pewnych, jeśli chodzi o decyzję trenera. No i od tego zacznijmy. Quinn Snyder po raz pierwszy od bardzo dawna zrezygnował z grania na dwie wieże. Derrick Favors usiadł na ławce, w jego miejsce w pierwszej piątce zajął Jay Crowder. I Crowder zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie. Rzucił pierwsze 9 punktów drużyny, łącznie 23 w całym meczu. No i był tym katalizatorem dobrej gry. Favors swoje też zrobił z ławki, no bo pomógł bardzo wydatnie przy walce na tablicach. Która także zdecydowała o zwycięstwie Jazz, bo wygrali zbiórki o 17, mieli więcej zbiórek niż Houston Rockets. Oczywiście swoje też zrobił jak zwykle Donovan Mitchell, który rzucił 19 punktów w czwartej kwarcie. Natomiast on też był tutaj najważniejszym graczem w takiej serii 15-1, w trakcie której rzucił 13 punktów. Wróciło też z tym meczu stare powiedzenie, że można od trójek zginąć i dzisiaj zginęli Houston Rockets, którzy w czwartej kwarcie spudłowali swoje wszystkie 13 prób zza łuku i to sprawiło, że brakowało im po prostu punktów. Tak, w ostatniej kwarcie zdobyli chyba tylko 11 czy 12, jakoś tak. Swoje zrobili oczywiście James Harden i Chris Paul, natomiast zabrakło gdzieś tam wsparcia pozostałych graczy. Chory jest Clint Capela, który narzeka na jakieś wirusy, które nie pozwalają mu w pełni oddychać. Capela zagrał chyba najgorszy mecz w sezonie, trafił 1 z 6 rzutów z gry, no i sam po meczu mówił, że ma problem z oddychaniem jak biega, no ale nie ma wyjścia, musi po prostu wychodzić i grać. Także tutaj Jazz wydaje się, że odłożyli wyrok o jedno spotkanie i tylko i wyłącznie dlatego nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia w tej serii. No i tak jak powiedziałem na wstępie, krótko też o zmianie trenerskiej. Mianowicie Phoenix Suns zdecydowali się wytypować Igora Kokoszkowa na kozła ofiarnego poprzedniego sezonu. Ciekawa dyskusja się wywiązała na Twitterze pomiędzy trzema gośćmi piszącymi o koszykówce, między Karolem Śliwą, Michałem Kajzerkiem i Mateuszem Babiarzem, na temat właśnie tego, ile winy w tym wszystkim jest Igora Kokoszkowa, w tym i jak ten sezon Phoenix Suns wyglądał. No cóż, po pierwsze Kokoszkow nie wybrał sobie takiego składu, jaki miał dostępny. Po drugie, w takiej organizacji jak Phoenix Suns wydaje się, że Kokoszkow, będący jednocześnie debiutantem na stanowisku trenerskim, dodatkowo jeszcze debiutantem spoza USA, może mieć po prostu bardzo mocne naciski z zewnątrz. Nie wiem. Padały argumenty mówiące chociażby o tym, dlaczego grał Jamal Crawford, a nie ogrywano młodych, jak chociażby Eli Okobo, czy też DeAntonego Meltona, czyli dwóch gości, którzy mogą grać na tej samej pozycji co Crawford. Wydaje się, że przynajmniej ja tak to rozumiem, że Crawford mógł mieć na przykład zagwarantowane, że przychodzi do Phoenix Suns, ale musi zagrać w sezonie odpowiednią liczbę minut. I być może właśnie tego typu rzeczy były wymuszane na Kokoszkowie. Czy on rzeczywiście nie podołał temu wszystkiemu? Tego do końca też nie wiadomo. No, drużyna grała źle, drużyna grała słabo, ale też miała po prostu słaby materiał do grania, więc być może Kokoszkow jest rzeczywiście słabym trenerem, a być może też okoliczności zmusiły go do prowadzenia drużyny tak, a nie inaczej. Pamiętajmy przecież zresztą, że na jednym z ostatnich Eurobasketów poprowadził Słowenię do Mistrzostwa Europy. Więc to też nie jest tak, że Kokoszkow się nie zna. Ma naprawdę dobry warsztat, pracował jako asystent u wielu trenerów w NBA i to jest gość, który zna się na swojej robocie, więc wydaje się, że trochę został po prostu obarczony winą za to, gdzie są Phoenix Suns. A Phoenix Suns są w najgorszym miejscu w NBA, bo gdy w 2012 roku z drużyny odchodził Steve Nash, to wiadomo było, że drużyna wpadnie w kryzys. Tam mieli jeden fajny sezon na 48 zwycięstw, ale jeśli zsumować wszystkie zwycięstwa i porażki, to od 2012 roku, od sezonu 2012-13, Suns i Orlando Magic mają najgorszy bilans w całej NBA. Przez te już w tej chwili 7 sezonów? Jakoś tak. W tym czasie mieli 6 trenerów, z czego 4 w ciągu ostatnich 4 lat, a następny będzie już 5. I wydaje się, że
jeśli chodzi o bałagan, to w tej organizacji jest naprawdę ogromny. Zresztą nie jeden zawodnik po odejściu z Phoenix wypowiadał się źle o tym, co tam się dzieje w środku. Dlatego też podobno zawodnicy, wolni agenci nie chcą tam za bardzo chodzić, typu chociażby LaMarcus Aldridge, o którego walczyli Phoenix Suns kilka lat temu. Kto ma zastąpić Igora Kokoszkowa? Najmocniejsza kandydatura to Monty Williams, obecnie asystent z Philadelphia 76ers, natomiast o Williamsa muszą powalczyć z Los Angeles Lakers i to właśnie był też jeden z powodów, dla którego Suns mieli zwolnić Kokoszkowa już teraz, bo po prostu nadarzyła się okazja powalczyć o Monty'ego Williamsa, a jest to też o tyle istotne, że w tej chwili generalny menadżer, czyli James Jones, kiedyś był zawodnikiem Portland Trail Blazers, gdzie wtedy jednym z asystentów był Monty Williams, a z kolei nowy wiceprezydent do spraw operacji koszykarskich, czyli Jeff Bauer, zatrudniał Monty'ego Williamsa jako głównego trenera w Nowym Orleanie w 2010 roku. Więc wydaje się, że to wszystko sprawia, że dlatego akurat Williams jest tutaj głównym kandydatem. Wydaje mi się jednak, że sama zmiana trenera tutaj niewiele może zmienić. Suns mają szansę na bardzo wysoki wybór w drafcie. Być może ten zawodnik, który przyjdzie do drużyny, odmieni ją na lata. Taki tercet DeAndre Ayton, Devin Booker i Zion Williamson byłby naprawdę ciekawy do oglądania. Tylko pytanie, czy z Monty Williamsem, czy jakimkolwiek innym trenerem to wystarczy, żeby ta drużyna odbiła się od dna i poszła wreszcie do góry. Okej, tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby korzystać z linków, które zamieszczamy w opisie, z linków chociażby do możliwości zakupu prenumeraty Magic Basketball, do czego Was bardzo gorąco zachęcam. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.